Materiał prezentuje efekt realizacji części inwestycji prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w 2020 roku. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zakupiono system transmisji obrazu i dźwięku oraz system transmisji obrazu z drona w czasie rzeczywistym. Ze środków Wojewody Podkarpackiego zakupiono nowoczesny statek bezzałogowy drona. System transmisji obrazu i dźwięku jest uzupełnieniem posiadanego zintegrowanego systemu łączności. Dostarczone rozwiązanie uzupełnia wyposażenie komend PSP w województwie podkarpackim o transmisję obrazu ze zintegrowanym dźwiękiem w celu lepszej komunikacji pomiędzy komendami PSP, koordynacji akcji, jak również dostarczenia niezbędnych informacji i obrazów z miejsc akcji, w tym także ze statków powietrznych. Słyszysz? Tak, bardzo dobrze Cię słyszę. Tylko tutaj wiesz, jak są TAT, to mogę nie słyszeć dobrze. Dobrze, to teraz tak, pokaż mi tą cysternę, jak ona wygląda. Obróć kamerę. Widzisz ją, Damiano, czy nie? Bardzo dobrze. Obróć telefon w poziomie. Widzisz? Tak, widzę. W poziomie. Rozwiązanie działa w istniejącej sieci intranet opartej na sieci resortowej OST-112 oraz publicznych sieciach internetowych. Rozwiązanie jest wyposażone w dedykowane urządzenia do transmisji obrazu i dźwięku, ale także umożliwia transmisję obrazu i dźwięku z urządzeń PC, laptopów, tabletów i smartfonów. Komenda Wojewódzka dysponuje Centrum Zarządzania Systemem, zaawansowanym terminalem z 98-calowym wyświetlaczem, standardowym terminalem z tablicą interaktywną oraz mobilnym terminalem na wyposażeniu stanowiska kierowania podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Każda z komend miejskich powiatowych PSP wyposażona została w standardowy terminal z tablicą interaktywną oraz mobilny terminal dla stanowiska kierowania. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku posiada aktualnie 4 bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony. W zależności od potrzeb można je wyposażyć w różnego rodzaju urządzenia. Mogą to być np. kamery pracujące w zakresie światła widzialnego, jak i również w warunkach nocnych, używając do tego matryc termowizyjnych. Posiadane urządzenia wyposażone są w bardzo duże zoomy optyczne i pozwalają na szczegółową inspekcję obiektów ze znacznych odległości. Najnowszy bezzałogowy statek powietrzny, kupiony pod koniec 2020 roku, jest w stanie unosić się w powietrzu około 50 minut, a odległość, na jaką może operować pilot, to maksymalnie 15 km. Te parametry pozwalają na użycie statku powietrznego podczas akcji związanych z powodzią, wielkopowierzchniowymi pożarami lasów, dużymi pożarami obiektów produkcyjnych i magazynowych oraz podczas pomocy innym służbom, np. policji w poszukiwaniu osób zaginionych. Podczas wielu tego typu zdarzeń istnieje potrzeba transmitowania obrazu na żywo do sztabów, centrów kryzysowych lub na telefony poszczególnych dowódców. Do tego celu kupiony został specjalny zestaw, który umożliwia transmisję wideo w czasie rzeczywistym do systemów przetwarzających dźwięk i obraz. Cechuje go autonomiczność i maksymalna mobilność, pozwalająca na pracę w miejscach, gdzie operator statku powietrznego nie ma możliwości skorzystania z zasilania sieciowego oraz stałego dostępu do internetu. Koncepcja funkcjonowania zestawu zakłada, że dzięki zastosowaniu bezprzewodowej transmisji możliwe jest przesyłanie na odległość sygnału wideo w rozdzielczości do 4K z niemal zerowym opóźnieniem z kontrolera drona do komputera przenośnego. Kolejną funkcją bardzo przydatną w działaniu strażaków jest tworzenie map z powietrza przy pomocy dronów, które pozwalają na bardzo dokładne wymiarowanie poszczególnych obiektów, sprawdzanie długości dróg, powierzchni pożarów czy składowanych odpadów i wykorzystanie ich w trakcie planowania akcji ratowniczo-gaśniczych. Otrzymany w ten sposób obraz można edytować i udostępniać przy pomocy tablicy interaktywnej, która jest integralną częścią systemu transmisji obrazu i dźwięku. Na wczytanym do tablicy multimedialnym obrazie można nanosić zmiany i w czasie rzeczywistym przekazywać za pomocą systemu ze sztabu akcji do stanowiska kierowania podkarpackiego komendanta wojewódzkiego, który po naniesieniu zmian może odesłać obraz do sztabu akcji. Innym przykładem wykorzystania tablicy interaktywnej jest możliwość sporządzania, wyświetlania i udostępniania tworzonych dokumentów niezbędnych podczas pracy sztabu. Wdrożenie przedstawionych systemów ze względu na ich skalę i stopień zaawansowania uważam za ogromny sukces Podkarpackiej Straży Pożarnej.
Jestem przekonany, że dzięki ich wdrożeniu znacznie wzrośnie efektywność kierowania akcjami ratowniczo-gaśniczymi i współdziałania między jednostkami organizacyjnymi. A co najważniejsze, bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia będzie na jeszcze wyższym poziomie.